Ten Ucher ma dość ciekawe rozwiązania. To znaczy, nie ma specjalnie rozbudowanych opcji regulacji, naciągu i tak dalej. Wszystko jest zrobione w ten sposób, że konstruktorzy zakładali, że powiedzmy dany egzemplarz będzie pracował 10 lat. Elementy, które użyto, czyli paski napędowe, sprężynki i tak dalej, będą wytrzymają bez problemu, a za 10 lat już nabywca kupi sobie inny, nowszy model. No niestety się pomylili, bo minęło, on jest z początku lat 70., 72, 73, takie, sprawdzę zresztą. No i okazało się, mamy rok 2020, czyli niedługo będzie miał 50. No i jak widać, wygląda całkiem nieźle, a był dość mocno eksploatowany, jak zostałem w stanie takim, no, dość sfatygowanym, trzeba przyznać. Czy to rozwiązanie jest lepsze od naszych magnetofonów Kasprzaka, który można tam regulować, są zaczepy zrobione, że tą sprężynkę tam, jak ona się rozciągnie? Nie wiem. Może po prostu nasi konstruktorzy wiedzieli, że materiały mamy gorsze i przewidzieli to, że trzeba będzie co pewien czas w innym miejscu robić zaczep, bo ta sprężynka nie będzie działała. No, niemieccy konstruktorzy wyszli z założenia, dajemy dobry materiał, nie ma takiej potrzeby, żeby były tutaj na przykład trzy zaczepy do tej czy tam innego docisku, hamulca i tak dalej. Jak widać na załączonym obrazku, ta metoda sprawdza się. Oczywiście on na początku był, trzeba było poczyścić, posmarować. No miał i oprócz zewnętrznych rzeczy, to znaczy tam, nie wiem, ktoś wyrwał całe to obudowę zespołu głowic, to jeszcze jedna była historia. Otóż zrobił najpoważniejszy błąd. Nie wiem kto. I zrobił taką rzecz. Zostawił na play. To jest śmierć dla rolki napędzającej. Najważniejszej rzeczy. No naprawdę nie jest to prostą sprawą. Nie można takiej rolki dostać dzisiaj. A już tym bardziej w Polsce. Bo taka fajna jest sprawa, że jak wchodzisz na stronę niemiecką, na przykład eBayu, to tam co drugie ogłoszenie jest: nie wysyłam do Polski, nie wysyłam do Polski. Nie wiem. To było jeszcze przed pandemią, więc nie bardzo rozumiem, czy u nas panuje jakaś taka dżuma, zaraza, albo Niemcy są rasistami. Tego nie potrafię odpowiedzieć. Może byłoby dobrze, żeby Niemcy sami się zdeklarowali i powiedzieli, co ich tak boli i w czym im śmierdzi polskie euro. No, znaczy euro, no bo płacimy im w euro. Właśnie niemieckie euro, bo to oni są głównymi emitentami, 80% euro jest emitowanych przez Niemców, to tak przy okazji. Ale to, że zachowują się podle wobec nas i traktują nas jak jakiś taki kraj Wandustanu, w którym można, nie powinno się handlować, no to jest jedno, a to, czy konstrukcja jest udana, to jest drugie. Ja nie mam żadnych takich zahamowań, żeby powiedzieć, że coś jest dobrze zrobione. No to jako ciekawostka, tutaj nie widać, jak złożę włączenie. No to jest pomysł taki, to jest barwa tonu i to jest włącznik. Coś niesamowitego, no ale dobra. No i jak widać, wszystko, mam nadzieję, że pracuje, prawda? Tak? No pracuje, dobrze. O. I co się stało? Przestało działać, o rany boskie. I znowu działa. Co jest grane? No właśnie, tak sobie pomyślałem po raz pierwszy, bo odebrałem w takim stanie i nie działa mi się sobie. No szlak by to trafił. Okazuje się, że nie. Uwaga. No to jeszcze taki sprytny numerek, że się trzask
I nie potrzeba, tak jak naszych, robić takich gumowych nakładek, które mają to trzymać. Oczywiście oczyściłem go, umyłem, nasmarowałem i tak dalej, ale nie było to aż tak może do końca istotne. No, no i zobaczymy, może teraz coś pójdzie, nie? O, proszę bardzo, działa. Dlaczego? Otóż tu wymyślili takie sprytne urządzonko, które pokazuje, że jeżeli nie ma taśmy, to on przestaje działać. Drugą stronę, na przykład przewinę go w lewo. O, przestał działać. Ale jak wyprostuję dźwignię na pozycję zerową, zapaliło się światełko, czyli działa. Mechanizm, tu jest czujnik, który wyłapuje, czy jest taśma. Nie ma taśmy, nie. Silnik nie pracuje, wyłącza się cały magnetofon. To jest sprytne, prawda? Szkoda tylko, że jeszcze nie opracowali tego, że tak zwaną głupotę właściciela, który zostawia na play na kilka lat, bo on tam powiedzmy kilka lat stał. Aha, włączymy go. Dobra. I sobie taśma jest tak zwana warsztatowa, czyli służy do celów no, sprawdzania, nagrywania i tak dalej. To było nagrywane na jakimś tam naszym magnetofonie, jedną tabelę, w którym głowica trochę zaświrowała, więc nie ten. No to jedziemy. Oczywiście prędkości 19. To jest właśnie ta prędkość 19, naciskamy, wraca. To jest przełącznik. A jeżeli wciśniemy oba, to pracuje się jako stereo, no to się nałożą dwie piosenki różne. Jak ta głowica i cały ten mechanizm właśnie pracuje. Co ciekawe, pasków jest sporo. No na szczęście one są w miarę żywe. Raz, to jest do licznika. Dwa, trzy i czwarty ten cieniutki. On ma dwa głośniczki, a podłączyłem go do kolumienek. No, to całkiem pięknie chodzi. Więc jestem pełen uznania dla głowicy, która przetrzymała aż tyle. Jako ciekawostka, bardzo fajnie pomyślany jest system zakładania właśnie tych. Nie, po prostu wkłada, o, cyk. Pod ciężarem własnym. Proste, nieskomplikowane rozwiązanie. Zakładamy obudowę właśnie. O, proszę bardzo. Dokręcamy takie ozdobne śrubki. Ta jedna jest bardziej skomplikowana ze względu na to, że dotyczy regulacji głośności. Wtedy ta wskazóweczka pokazuje nam, gdzie to jest. No, to tylko to. No i co jeszcze nam zostało? I to jedno.
No proszę, właściwie już jest gotowe. Jeszcze tylko te maskownice, których niestety nie było i musiałem je sam dorobić według... No jakoś mi się udało to zrobić. Tak przy okazji zapomniałem wcześniej powiedzieć, że on jest wyjątkowo lekki. Zasługą jest to, że obudowa jest z plastiku, a środek, ten chassis, jest z duraluminium. W związku z tym on jest bardzo jakby taki poręczny. No może ze względów takich wizualnych, gdzie w owym czasie pojawiały się magnetofony okładane drewnem i tak dalej. No nie wygląda tak przebojowo. Ale jest to skuteczny w sensie tym, że dostępny dla ludzi cenowo w tamtych czasach. Dość popularny, pierwszy stereofoniczny. O, pierwszy stereofoniczny taki dla ludzi. No tak, bo wyprodukowano ich, no, tak oceniając, prawie kilkaset tysięcy. Także to jest ten. No a teraz przetestujemy to, jak on nagrywa i czy w ogóle nagrywa. Cofamy go. No i nawet się nagrało, proszę bardzo. Jak widać, nagrywa, odtwarza. Trochę szkoda, że przy odtwarzaniu nie pracuje ten wskaźnik. Moim zdaniem bardzo udany, funkcjonalny. No jak widać, przetrzyma wszystkie burze, lata. No, no to co, cóż można więcej od niego chcieć. Ja sprawdzałem wszystkie tam wejścia, odtwarzanie. Odtwarza też fantastycznie, to pełne zaskoczenie, że po tylu latach potrafi tak pięknie działać i funkcjonować. Moje uznanie dla konstruktora i producenta. Dobra robota. Cieszy głównie ucho. Oko mniej, ale też bym się tak nie czepiał, bo ma swój taki urok.